Siemanko, witajcie. W dzisiejszym odcineczku opowiem Wam na temat procesu remontu silnika BMW M62 B44 na podwójnym wanosie, czyli TU. Obejrzycie filmik z budowy silnika, takie przebitki, które udało mi się zrobić i skleić w jedną całość, oraz opowiem Wam o komplikacjach i problemach, które napotkałem później, już po remoncie, i odpalimy sobie tę maszynkę. Posłuchacie, jak pracuje silnik i jak to wszystko wygląda. Thank you.
się jest rozstrzelane do to, nie? Tu nie ma co pokazywać, ale jest perfekcyjnie czysty. Nawet tej poświaty takiej za bardzo nie ma. Co silnik, to silnik, kurde, nie. Popierdółka. Teraz za piątym razem. No rozrusznik ma do roboty po prostu. Ale najważniejsze, żeby silnik był suchy. Ale jak teraz nic nie pocieknie, to już będzie dobrze. O, tu obejmy brakuje. Tutaj tak było. Troszkę rozlane. Najważniejsze to tutaj to. Tam to nie jest co. O, będzie git. Cold start, tak zwany. To czasami rozrusznik nie łapie. No właśnie, trzeba parę razy. Tak tyk, tyk, tyk. No i teraz praca jest perfekcyjna. Nic nawet nie zagrzechotało, nawet na sekundę. Witajcie kochani, w dzisiejszym materiale na temat remontu silnika kapitalnego w BMW M62 B44 TU, czyli z podwójnym vanosem. Jest to V8. Jak każda V-ka ma dwie głowice, nie licząc silników typu VR. Jaka to była historia? Głowica, no widzieliście w ogóle filmik, w jakim stanie tutaj był silnik. Głowica była w ogóle jedna do wymiany. Było to zajechane straszliwie. Był naprawiany tak troszeczkę nieskutecznie, no brzydko to wyglądało, tak troszeczkę polepione, można powiedzieć delikatnie. Rozrząd był zdewastowany, więc tutaj tak naprawdę jak ten samochód do nas trafił, był w takim stanie, że ciężko było go dokładnie też zdiagnozować, jakie mogą być jeszcze możliwe problemy. I słuchajcie, zrobiony został remont kapitalny silnika, który obejmował wstawienie żeliwnych tulei, nowe pierścienie tłokowe, panewki, polerka wału korbowego, obróbka głowic w ogóle, obróbka, zrobienie głowic praktycznie na nówki sztuki, nowy rozrząd, regenerację vanosa, o tym zaraz. I generalnie takie odbudowanie tego silnika naprawdę na tip-top. Wszystkie jakieś takie drobiazgi typu nawet takie zaworki jednokierunkowe i takie uszczeleczki do bloku. Wszystko poszło nowe, oryginalne. Nowe, oryginalne BMW. To już o kwotach nawet nie będę mówił. Były duże te kwoty pieniężne. Aczkolwiek w sumie nie tak duże jak w przypadku też innych silników. Także generalnie jakoś ten M62 nie wychodzi jakoś tak tragicznie, tak paradoksalnie. Generalnie po złożeniu silnika na początku banan, no bo zapracował pierwszy start, zapracował pięknie. I się zaczęły problemy. Pierwsza jazda, no fajnie, ładnie, gładko jedzie. Potem wymiana oleju, znowu delikatne jakieś tam rozjeżdżanie tego samochodu. Kontrola błędów. I tutaj mamy niespodziankę, bo mamy błędy. Kontrola obrotów wałka rozrządu pierwszego, wałka rozrządu ssącego, bo mamy po jednym czujniku w głowicy i mamy błąd jednego czujnika, błąd drugiego czujnika. Do tego mamy błędy sterowania vanosem. Błędy sterowania vanosem. No i co? Po kolei zaczęło się diagnozowanie.
podglądanie danych rzeczywistych. No i faktycznie tam jeden czujnik przekłamywał troszeczkę, więc został na szybkiego podmieniony na Hinola. Wiecie, żeby od razu nie iść do sklepu, nie kupować za 600 zł czy za ileś oryginalnego BMW, wpadł Hinol. Cyk, problem rozwiązany, pierwsza jazda, fajnie, zero błędów. Naprawione. Pierwsze 5 km, 10 km, diagnostyka komputerowa, błąd. Sterowanie wanosem. I tu już się zaczyna historia związana z wanosem. Zostały zregenerowane wanosy i wysłane do firmy, która zażądała wysłania wanosów, kół, zmiennych faz rozrządu, razem z housingami, razem z zaworami sterującymi. I miało to zostać wszystko sprawdzone. Tymczasem, no widocznie nie do końca to się udało zrobić, ponieważ no, jeden z solenoidów po prostu był uszkodzony. Okej. Demontaż solenoidów sterujących wanosem, wstawienie nowych, oryginalnych, BMW, jazda próbna, problem rozwiązany. Znowu banan na gębie, zrobione 5 km, 10 km, brak błędów. Wszystko elegancko. No to myślę sobie, rozwiązany problem, ale muszę jeszcze zmienić ten czujnik chiński, który miałem. Myślę, nie będę tak zostawiał samochodu z jakimś Hinolem, bo to wiadomo, że to nie, może nie ma prawa działać. No to zamówiłem dwa oryginalne czujniki, żeby już tutaj klient miał po prostu temat załatwiony na amen, żeby pojechał samochodem sprawnym i już nie wracać do tematu. Oczywiście wszelkie zamawianie części i tak dalej, to jest czekanie, 3, 4, 5 dni roboczych i tak dalej. Dostałem te czujniki, zamontowałem, jazda próbna, błędy. I teraz tak, powtórka z rozrywki. I błędy po kolei wszystkie. Sterowanie, czujniki pozycji, czujnik pierwszy, czujnik drugi. Sterowanie wanosem, wanos pierwszy, wanos drugi. Szczęka opadła, nie? Myślę sobie, no tak, oryginalne czujniki, może jakoś dokładniej to wszystko badają i sprawdzają i tak dalej. Może coś jest nie tak. I zaczęło się szukanie, sprawdzanie instalacji elektrycznej. Zdjąłem pokrywy zaworów już na samochodzie. Myślę sobie, kurde, sprawdzę, może błąd ludzki jakiś. Zdjąłem pokrywy zaworów, sprawdziłem ustawienie rozrządu, sprawdziłem ustawienie kół fonicznych. I tutaj dla Was ciekawostka. W pokrywach rozrządu tych górnych są kołki takie specjalne do sprawdzania. Są takie korki, gdzie można wsadzić kołek i sprawdzić ustawienie koła fonicznego. I faktycznie, powiem Wam szczerze, że bo rozrząd był składany najpierw na stojaku, na blokadach. Blokady, źródło pochodzenia blokad, wiadomo jakie, ale były to blokady sprawdzone, na których inni składali te silniki i że niby wszystko git. No i tak wsadzam te piny i faktycznie te koła funiczne odrobinkę mogłem jeszcze przestawić, no ale to dosłownie odrobinkę. Więc przestawiłem te koła funiczne, złożyłem, tam cała reszta rozrządu, wszystko się zgadzało, wszystko było git. Złożyłem go i myślę sobie, pewnie to było to, temat rozwiązany. Dalej błąd. Myślę sobie, masakra, no po prostu masakra. Co z nim się dzieje, co się dzieje z tym samochodem? Wziąłem pierwszy błąd, jaki się pojawił po odpaleniu. Błąd wałka, czujnika wałka rozrządu, głowica prawa, czyli sensor pierwszy. Wymieniłem go z powrotem na tego Chińczyka jednego, co miałem. Problem rozwiązany. Po prostu nowy, fabryczny czujnik BMW. Spierdzielony. Oczywiście tutaj chłopaki ze sklepu jak najbardziej się wywiązali, się poczuli. Tam nie było problemu ze zwrotem forsy i tak dalej. To nawet nie ma tematu. Ale wiecie, ile nerwów i czasu stracone przez taką głupotę, to tylko wiem ja po prostu w tej sytuacji. No i cóż, i teraz samochód w tej chwili jedzie pięknie. Ma moc, przede wszystkim ma moc, przyspiesza, reakcja na pedał gazu jest taka jak trzeba. Tak jak V8 powinna się zbierać. Oczywiście wiadomo, nie dajemy teraz w palnik, bo silniczek jest jeszcze na dotarciu, jeszcze wszystko się układa.
także nie pałujemy go mocno, ale czuć, że on po prostu reakcja. Widzicie to, co się dzieje, prawda? Reakcja na pedał gazu jest taka, jak w V8 ma po prostu być. I to jest spoko, ale jest inny problem. Jest problem, jestem strasznie wkurzony tą sprawą. Regeneracja Vanosa. Regeneracja Vanosa i ten Vanos miał być profesjonalnie zrobiony. I wyobraźcie sobie, ja nie chcę też psioczyć od razu tego z góry, ale Vanosy klepią. Po rozgrzaniu silnika na full jest delikatne klepanie. Zadzwoniłem oczywiście do firmy, która regenerowała te Vanosy. Powiedziałem, że jest taki problem. Oni mówią, ciśnienie oleju sprawdzić. Myślę, kurde, ciśnienie oleju, jak to wszystko nowe, tu nie ma prawa być problemu. Ale dobra, zmierzę. Zmierzyłem ciśnienie oleju w magistrali olejowej dolnej, czyli z ciśnienie, gdzie jest czujnik zamocowany w obudowie filtra. Oraz zmierzyłem też ciśnienie oleju w magistrali olejowej głowicy. Czyli z tyłu głowicy jest taki korek, jest brok. Wkręciłem się tam manometrem, zmierzyłem ciśnienie na rozgrzanym silniku i było to ciśnienie takie samo. Na wolnych obrotach był to 1 bar, co na silnik M62 jest wartością wzorową, można powiedzieć, że idealną. No i rozmowa taka dalsza tam potem z tymi panami do regeneracji. Mówią po prostu, żeby pojeździć, że to ma się ułożyć, że oni tego dużo robią, że to ma działać. No i takim cudem jesteśmy właśnie tutaj. Jedziemy sobie tym samochodzikiem. Jakie będą dalsze losy? Pięknie brzmi. Jakie będą dalsze losy tego samochodu? Nie wiem, bo kurde, auto jest z drugiego końca Polski. Jutro klient odbiera i będzie jeździł tym samochodem. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, aczkolwiek nie do końca jestem zadowolony. No i tak, jak to wygląda? Regeneracja Vanosa kosztowała 1000 zł. Natomiast nowe koła Vanosa kosztują 5000 zł. Już to w takich naprawdę mega dobrych cenach, nie? Jakby to się chciało kupić. Także tutaj została poczyniona duża oszczędność. Aczkolwiek zobaczymy. No, klient pojeździ, mam nadzieję, że da mi znać. Mam nadzieję, że nie będzie wieszał na mnie psów. Kurde, zrobiłem wszystko najlepiej jak mogłem, jak potrafiłem. Trochę mi ten dźwięk się nie podoba. Zaraz dam wam posłuchać, jak on pracuje, kiedy jest fest rozgrzany. Właśnie w tym celu sobie jedziemy, żeby go dobrze rozgrzać. I posłuchacie, jak on chodzi. No wiele M62, B44, wiele sztuk chodzi tak samo. Aczkolwiek tutaj odczuwam takie rozczarowanie, no bo po to tak się starałem zrobić ten silnik od zera, od podstaw, pedantycznie, żeby on chodził jak pszczółka, a nie chodzi jak pszczółka i jestem zły bardzo. Aczkolwiek mam nadzieję, że to, co powiedział pan od regeneracji, się sprawdzi, że po prostu trzeba pojeździć tym samochodem, że te koła, że coś tam się w nich ułoży. Nie wyobrażam sobie tego, ale takie jest oficjalne stanowisko panów od regeneracji. Ten filmik może brzmieć troszeczkę jako jakieś takie samousprawiedliwianie się i tak dalej. Aczkolwiek nie taki jest cel. Bardziej celem jest wam po prostu pokazanie tego procesu, tego przez co przeszedłem, jak to wyglądało od kuchni, żebyście też wiedzieli, na czym po prostu polega ta praca i z czym to się je i jak to czasami się kończy. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że będzie klient zadowolony. I tyle. Jak pilot myśliwca. Co tu lecę? Dyferek od Maserati, patrzcie, tutaj odświeżone, haha,
Patrzcie, jak to ładnie wygląda, odświeżony. To pochwa się nazywa. Pochwa. Pochwa wałka atakującego. Pochwa wałka atakującego. Teraz tak, pokażę wam parę klamotów z BMW. Mówiłem dla klienta, żeby to sobie zabrał, ale nie chciał. Patrzcie, ile mi zostało różnych rzeczy. Stare wszystkie części z BMW-ki, gdzie robiłem silnik. Patrzcie, jakich gadżetów. Jakich tu jest gadżetów. Ale o co chodzi? Przede wszystkim chodzi o Vanosa, bo postanowiłem przestudiować temat Vanosa i powiem wam zaraz, co w tych Vanosach się psuje. Zobaczcie, tak jest skonstruowane koło Vanosa, koło zmiennych pas rozrządu BMW M62. Tutaj mamy śrubę, jest to skręcone taką śrubą z lewym gwintem, więc kręcąc w lewo wkręcam, kręcąc w prawo wykręcam. Tutaj do tego kawałka gwintu jest przykręcone koło foniczne. I co tu się dzieje, moi mili, w tym całym rozwiązaniu? Patrzcie, tutaj przez te pierścioneczki z housingu wpływa po prostu olej, który przesterowuje lewo, prawo, przyspiesza lub opóźnia pracę tego wałka. I zobaczcie, tu w środku nic nie ma tak naprawdę, są skośne zęby i po prostu tutaj, akurat nie mam tego elementu, ale tutaj jest w środku jeszcze tłok, który pod wpływem ciśnienia przesuwa element między tym wielowypustem skośnym, a tym wielowypustem skośnym, co powoduje w zależności od jego przesunięcia obrót, czy w lewo, czy w prawo, czy przyspieszenie, czy opóźnienie wałka ssącego rozrządu. I to wszystko byłoby spoko, ponieważ to jest rozbierane, czyszczone, są wymieniane uszczelnienia. Ale gdzie jest problem? Problem jest w tym, że nie tylko uszczelnienia się zużywają, czyli nie tylko te gumeczki, czy też tam pierścień może być metalowy uszczelniający na tym tłoku. Chodzi o to, że powstaje luz między tą częścią, a to jest tak naprawdę panewka, na której obraca się, patrzcie, to jak jest skręcone jest dokładnie w ten sposób. I tutaj na tej panewce obraca się to koło zębate. Ono pracuje, ono musi pracować względem tego wałka, ponieważ ono albo przyspiesza, albo opóźnia. Tylko że koło kręci się razem z wałem korbowym, a to wałek tutaj właśnie się obraca, czyli przyspiesza albo opóźnia. I chodzi o to, że po prostu ten element łapie luz między tym elementem. Patrzcie. Patrzcie, już na etapie wkładania tego tutaj widzicie, jaki jest luz. I osoba, która to regeneruje, powiedziała mi, że w momencie, kiedy tam dostaje się olej pod ciśnieniem, to ten luz się kasuje. No spoko. Jak są 2000 obrotów, to się kasuje. Ale przy jednym barze, jaki był, bo był zmierzony w magistrali, się nie kasował. I patrzcie, co się dzieje. Mam tutaj skręcone. Patrzcie, jaki luz. Patrzcie, jak to chodzi. I to jest po prostu problem. Problem tego Vanosa. Że jeśli on ma duży przebieg, jest zużyty po prostu na tym łożyskowaniu, no to chociażby te uszczelnienia były ze złota, tam założone do niego, to może po prostu klepać. I taka sytuacja miała miejsce w tym M62. Tylko bez, tutaj ja to musiałem zniszczyć, żeby to rozebrać, a bez rozebrania w ten sposób nie da się tego stwierdzić, ponieważ uszczelnienia trzymają i nie da się tego wyczuć. Dopiero po złożeniu na samochodzie można to stwierdzić. Także te regeneracje, powiem wam szczerze, trochę lipa. Jeśli już przed regeneracją było stukanie, takie kle, 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 może wymiana uszczelnień albo nie pomóc, albo pomóc na krótki czas. O, to tyle.